Ja jestem na nie. Ja po prostu głosuję wprost i jednoznacznie nie. To nie ma po co w ogóle o tym mówić, nie ma żadnych solidnych podstaw. Tak jak ksiądz Heller mówił o tym poszerzającym się kole, dla mnie to jest jakaś taka narośl, jakaś taka, nie wiem, rakowa narośl. Po prostu to puchnie z tego coraz więcej i więcej. Nie wiem, we fizyce współczesnej dla mnie jest tego dużo, jest tego za dużo. Spojrzałem sobie dzisiaj z ciekawości, co nowego, wspominałem wam przed spotkaniem, co nowego, 20 najświeższych artykułów na takim największym repozytorium artykułów naukowych. Wybrałem kosmologię teoretyczną, zacząłem czytać po samych tytułach. Podróż w czasie, tunele czasoprzestrzenne, jakieś tam siedmiowymiarowe grawastary, już jednego grawastara trójwymiarowego nie zaobserwano, już są siedmiowymiarowe, 19-wymiarowe. No cuda się dzieją straszliwe i wydaje mi się, że to jest, tam pół biedy, że to jest niesmaczne i większość z tego to jest dla mnie to jest takie bezguście trochę naukowe, ale duży problem mój też polega na takim edukacyjnej szkodzie, która moim zdaniem z tego wynika, bo to jest sprzedawane jako nauka i to jest bardzo modne, to jest bardzo popularne, są o tym książki, nie brakuje kosmologów, którzy lecą do mediów z każdym swoim nowym, fajnym wynalazkiem i wydaje mi się, że ostatecznie to czyni szkodę, bo ludzie, młodzi ludzie zwłaszcza, wchodzący w naukę potem trafią w te kręgi po prostu tych szalonych fizyków i kosmologów i im się potem będzie wydawało, że w zasadzie można by w ten sposób naukę uprawiać. Wymyślę sobie coś fajnego, wymyślę sobie jakiś 19 wieloświat, napiszę na papierze, wyjdzie mi ciekawa matematyka, ładne wzorki, dużo greki. Nie ma to absolutnie żadnego potwierdzenia obserwacyjnego i moim zdaniem to jest naprawdę w świecie nie brakuje rzeczy do badania. Tylko żeby badać rzeczy naprawdę, które występują w świecie i to powie każdy naukowiec i każdy fizyk, to trzeba się troszeczkę z tym światem pozmagać. Teleskopy nie działają, komputer się zawiesi. To jest jak w tym głupim dowcipie, a im do pracy trzeba tylko ołówka, kartki papieru, nawet kosza na śmieci nie trzeba. I to jest moim zdaniem ostatecznie szkodliwe. Trochę takiej fantazji świetnie, fajnie. Ale proporcja po prostu fantazji do solidnej nauki w tej konkretnej dziedzinie kosmologii jest dla mnie absolutnie nie do przyjęcia. I myślę, że to jest błąd, że w ogóle się tym ludziom płaci, że się to funduje, że się to publikuje i że się o tym gada. To jest po prostu... To nie jest dobra nauka. O.